Witam serdecznie. Jeżeli szukasz prostego i sprawdzonego przepisu na delikatną, puchową babkę, zapraszam na filmik. Wspólnie przygotujemy moją ulubioną babkę marmurkową, którą piekę od lat. Zapraszam. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do miski wlewamy 6 jajek. Wsypujemy skórkę z cytryny, szczyptę soli, 240 g cukru i miksujemy przez kilka minut na puszystą masę. Następnie wlewamy 75 g mleka w temperaturze pokojowej i dalej miksujemy. Następnie przesiewamy 270 g mąki pszennej, 15 g proszku do pieczenia. Mieszamy delikatnie, aby zgarnąć mąkę z dna miski i miksujemy. Następnie wlewamy stopniowo 200 g rozpuszczonego, wystudzonego już masła. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa i jak zawsze pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Tak więc stopniowo wlaliśmy już całe masło. Masa jest bardzo puszysta. Do innej miski przelewamy połowę masy i dodajemy do niej 20 g przesianego kakao. Wlewamy również 2 łyżki wody w temperaturze pokojowej. Mieszamy. Do wcześniej przygotowanej foremki, dokładnie natłuszczonej, posypanej mąką, wlewamy najpierw jasne ciasto, a potem kakaowe. Ciasto pieczemy w temperaturze 170 stopni przez około 40-45 minut. Wyciągamy upieczone ciasto i studzimy je przez około 10 minut. Następnie przewracamy foremkę. I po chwili ściągamy z ciasta foremkę. Zimną babkę posypałam cukrem pudrem. Można ją także polać polewą czekoladową. Moja babka marmurkowa, którą piekę od wielu lat, jest naprawdę przepyszna, jest mięciutka, puszysta, jak chmurka. Jest idealna na niedzielę, na święta, do herbaty, do kawy albo do ciepłego mleka. Polecam Ci ten przepis. Jeżeli upieczesz tę babkę, napisz mi w komentarzach, jak Ci smakowała. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!